Zidane. Oni będą asystować sekretarzowi generalnemu UEFA Gianni Infantino, który będzie mistrzem ceremonii. Drodzy Państwo, czas na prawdziwe emocje, czas na losowanie Euro 2012. Czekamy na to. Chyba można powiedzieć, że z połowy kwietnia 2007 roku, kiedy to otrzymaliśmy organizację Euro 2012 razem z Ukrainą. And good evening, ladies and gentlemen. I'm delighted to be in your company tonight for this exciting UEFA Euro 2012 draw. But before we start, zanim zaczniemy, I would just like to say a few words in tribute to a member of our członka piłkarskiej rodziny, którego straciliśmy w smutny sposób w tym tygodniu. Gary Speed, one of the great ambassadors of our game, as a player, piłki nożnej, jako zawodnik, a także ostatnio jako trener walijskiej reprezentacji w kwalifikacjach zmienił Walię w silną drużynę. Gary był jednym z najbardziej popularnych postaci w piłce nożnej i będziemy za nim tęsknić. Wszyscy, którzy go znali i wszyscy, którzy mogli go znać, są pogrążeni w smutku. Gary Speed, drodzy Państwo, najprawdopodobniej odebrał sobie życie w tragicznym sposób. Miał 42 lata. Czas przejść do losowania. 16 drużyn zakwalifikowało się do Euro 2012. Dwóch współgospodarzy, a także 14 reprezentacji, które tworzą być może najlepsze turnieje w historii. Teraz pokażemy techniczną procedurę losowania.